wkraczamy w Wielki Post. Do przeprowadzenia postu w wyznaczonym tempie i w wybranej przez siebie intencji zachęca redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego Niedziela, ksiądz Jarosław Grabowski. Zawsze na progu Wielkiego Postu przypominają mi się słowa czwartej prefacji wielkopostnej. Miłosierny Ojcze, Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody. Post to jeden z trzech uczynków pokutnych obok modlitwy i jałmużny. Bez ich praktykowania my, katolicy, nie wyobrażamy sobie 40 dni Wielkiego Postu. Post jest wyrzeczeniem, jest umartwieniem, a współcześnie powiemy niejako utrudnieniem sobie życia. Współczesny świat zdominowany przez konsumpcyjny styl życia, w którym nie należy odmawiać sobie żadnych przyjemności, nie zrozumie tej głębokiej prawdy o sensie postu i umartwień. W naszych czasach myśl o wyrzeczeniach, samoograniczaniu wydają się jakimś dziwactwem. Część z nas woli żyć jedynie łatwo i przyjemnie, bez zadawania sobie ważnych pytań o sens istnienia. Nie odczuwa potrzeby refleksji, zagłusza naturalną potrzebę poszukiwania Boga. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na jakość naszego postu, na to, by post nie był tylko obietnicą, byśmy umieli post praktykować, szczególnie przez te 40 dni. Najważniejszą umiejętnością, jakiej możemy się nauczyć, jest właśnie umiejętność praktykowania. Możemy praktykować więcej, niż to sobie wyobrażamy, bo samo pragnienie, samo obiecywanie sobie nie wystarczą. Można praktykować dyscypliny sportu czy grę na instrumentach. Można też praktykować wdzięczność, odwagę. Znakiem rozpoznawczym chrześcijanina jest praktykowana wiara, bo jak wiemy, samo jej deklarowanie już nie wystarczy. Szczerze namawiam, by w Wielkim Poście wejść na drogę praktykowania wyrzeczeń, które są jak sól, nadają życiu smak, konserwują je. Post cielesny uśmierza wady, podnosi ducha. Czym jest ciało, gdy osłabnie duch? W niedzieli pytamy, jak dziś ludzie, zwłaszcza ci znani i lubiani, rozumieją post i po co go praktykują. Różnorodne odpowiedzi, które znajdą Państwo na naszych łamach, przekonują, że powodów może być wiele. O wyrzeczeniach mówią m.in. Magdalena Wolińska-Riedi, Krzysztof Ziemiec, Witold Gadowski, Dariusz Kowalski czy Dariusz Malejonek. Mamy nadzieję, że wypowiedzi tych osób staną się inspiracją do podjęcia własnego postu. Nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, czyli o powrotach w sakramencie pojednania przeczytamy w artykule Pokuta jak deska ratunku. Pozostając w temacie Wielkiego Postu, warto zapoznać się z artykułem księdza Krzysztofa Pawliny Pajęczyna silniejsza niż kamień, a w nim kapłan udowadnia, że warto zabrać się w tę podróż bliżej Boga. W tej podróży Wielki Post jest takim przystankiem, z którego warto skorzystać. Na łamach niedzieli pojawia się nowy cykl Przykazanie pierwsze Jana Pawła II – Dekalog dla Polaków. W tym roku minie 30. rocznica czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Stąd na łamach tygodnika podejmujemy cykl, który rozpoczyna Grzegorz Polak. Upominanie się papieża Franciszka o seniorów nie jest wołaniem o litość. To próba zwrócenia uwagi świata na wartość ludzi starszych. Przypominamy o tym na łamach tygodnika. Odsyłam Państwa do artykułu Czy świat doceni starość? W dziale Rady i Porady specjaliści radzą, jak przeciwdziałać bólom kręgosłupa. Piszemy też o tym, jakie są pierwsze sygnały choroby Alzheimera. Z działu prawnego dowiemy się, czy osoba, która zawarła ślub kościelny za granicą, może przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Polsce. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru niedzieli z datą 21 lutego. Zachęcam gorąco Państwa do lektury i zapraszam też do zaglądania na portal niedziela.pl.